Sztuka to sztuka. Wskazanie, wskazanie. Na jednej wskazanie, na drugiej wskazanie. Jest tak ciepło, że przelotki mi przymarzły. Mówię, przesunąć nie mogę. Oblodziło. Dosłownie, drodzy Państwo, oblodziło. Ok. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam na najnowszy film moim i Karolu La. Karola w wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 6.16, 28 marzec 2022 i w ten poniedziałkowy dzionek postaram się dla Was nakręcić jakiś materiał. Mamy kilka godzin na wędkowanie, z tego względu, że idę na drugą zmianę, czyli po południu pracuję, więc kilka godzin z kolegą Karolem. Karol oczywiście tradycyjnie w poniedziałki ma wolne, więc razem powędkujemy. Zaczynanie sezonu i Karol, co i jak, powiedz? No, generalnie no tak, no, początek sezonu faktycznie, dzisiaj debiutujemy. U mnie nic się nie zmienia, czyli jedna spławikówka, druga metoda. Po prostu z zeszłego roku pokazałeś mi, że metoda to jest jednak metoda, dużo skuteczniejsza od klasycznego koszyka. Przynajmniej jak dla mnie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? Na razie póki co wczesny poranek, zimno jak nie wiadomo co. No i tyle, no. Zanęty już przygotowałem, przetarłem, dokładam trochę robaków. Zastanawiam się po prostu, czy sypać od razu kukurydzę, jak uważasz? Nie wiem. Powiedz mi, na czystą zanętę będziesz łowił, czy dodasz glinę lub coś w tym stylu? Czysta zanęta. Czystą, tak? Czystą zanętę, tak. Jakiś tam atraktorek poszedł jeszcze, ale to już, że tak powiem, moje tajemnice. No. I tak to wygląda, nie? No nie wiem, naprawdę nie wiem. Możesz się nad tą kukurydzą. Trochę kukurydzy możesz rzucić, ale bogato. Wiem, że wczesna wiosna to jednak przynęty bardziej mięsne, nie? Ale bogato dałeś, robactwa sporo nawet wsypałeś, tak na wodę stojącą, no ale obym się nie mylił, może coś podejdzie, więc masz jakieś doświadczenia chyba wędkarskie, to nie wiem. Zobaczymy. Nie wiem. Generalnie prawda jest taka, że no ryby są też nieprzewidywalne niekiedy. Wiesz, będziesz łowił robakami, kukurydzą, to jak już sypnęłeś robaki do zanęty, to i garść kukurydzy wrzuć, to nie przeszkodzi. Przynajmniej ryby nakarmisz i tak to mniej więcej będzie wyglądać. To Karol, dzięki za wstęp, za pierwszy wspólny wyjazd w sezonie 2022. I tak wspomniałem, bierzemy się za wędkowanie. Ja już jedną płotkę złowiłem, nie wiem czy się nagrało, ale pierwsza ryba była na klasyka. No i u mnie jest taki temat, co z ostatniego wypadu z Suchetniowa. Ta sama mieszanka, czyli zanęta z Sonu, którą kupiłem do testowania dla własnych potrzeb. Do tego poszły część zmielonych robaków, proteinek, tak ostatnio, oraz konopia Start Bites, robiona na kilka sposobów i do tego chciałem wzbogacić mieszankę, więc i do tego chciałem ją przybarwić, więc nie używałem barwników, więc dodałem ziemi torfowej, powtarzam raz jeszcze, ziemi torfowej, którą dobrze na cieniutkim sicie przetarłem i w niewielkim stosunku do zanęty, tak aby tylko przyciemnić zanętę, większość jest pożywka, widzicie, wyszedł idealny ciemny pulchny kolor. Zobaczcie,
i to jest pod klasyka. Więc zmieniłem kolor ziemią torfową, swoją mieszankę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nastawiamy się na białoryb. U mnie metoda klasyk, u Karola metoda spławik. No i tak to po krótkim wstępie, tak to mniej więcej wygląda, więc jeszcze raz zapraszam na najnowszy film w naszym wykonaniu, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moim filmach i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Dobrze, kilka koszyków rzucimy, tak mniej więcej, częściej będziemy przerzucać samego rana, tak mniej więcej w miejscu klipowanym podsypiemy sobie, szybko muszę to robić, bo przymarza żyłka do delikatnych, niewielkich przelotek. I co tu mamy? Robactwo jest, wszystko w porządku. Częściej będę przerzucał zestaw. Metoda coś tam podciąga. Może raki, bo wiecie, że tu lubią buszować raczki. To chyba nie raczek. Chyba leszczyk po kiju widzę. Naciągnę tylko tu. Tu został popuszczony, ale nie spadł. Zapięty. Napniemy zestaw. I tak mniej więcej widzicie. Pod metodę inna mieszanka, czyli pelety, który pierwszy raz używam z kompresa. Na karpia coś smród niesamowity, kiedyś wam to pokażę. Niewielką ilością wody zalałem to pelety i zrobiła się ciapa. Nie dosłownie, ale ciapa taka, że to kleiło się strasznie. I myślałem, że już wszystko straciłem, czyli całą mieszankę, bo pierwszy raz tych peletów używam. Z kompresa 3 mm, jasny, ale wziąłem to, przygotowywałem wczoraj na wieczór, wsadziłem na sito i przeschło. Mamy leszczyka, tak żeby Lesio, Karol, coś się dzieje. O, i taki leszek, miłośnik cukiereczków, skusił się. Więc baja, koleżko, i dokończę, drodzy państwo. I tak to się stało, że ten pelet myślałem, że się przemoczyłem, rzuciłem go na sito, rozłożyłem na sicie, od spodu, z wierzchu zostawiłem w piwnicy, przymknąłem okienko, tylko żeby nie było zimno. I podeszech, całe szczęście, nad ranem skruszyło się to pięknie. I widzicie, tak to mniej więcej wygląda w mojej mieszance. Czyli poklejone jeszcze pelety, ale to już nie przeszkadza, nie jest ciapa. I tak to mniej więcej wygląda, że uratowałem przede wszystkim pelet, który myślałem, że już ciapa stracę, który mi posłuży do nęcenia. Ale uratowałem. Pierwszy raz tego peletu używam, będę musiał inny stosunek wody dać do rozrabiania tego, więc zawsze coś się zepsuje. Na samym początku używając, ale właśnie przez takie coś już wiem, jak dopasować proporcje wody do tego peletu i to rozrabiać. I tak to leciało, zakładamy, przerzucamy metodę i wędkujemy dalej. Jest pytkę, w pytkę, płotka jest, na metodę leszczyk jest, towarzystwo jest i o to w tym wszystkim chodzi. Klasyk mi coś ciągnie, chyba będzie zaraz ryba, zobaczymy. No nie, no bez żartów, Karol, dopiero wyciągnąłem rybę, zobacz, wyciągnąłem rybę,
powiedziałem kilka słów. Od razu zamarzło, no. Zobaczcie, drodzy Państwo, weź nawet skrusz to. Nie mam ręki. Teraz nie mam ręki. Zobaczcie, drodzy Państwo. Skruszone. No, trzeba... Moment. Moment. Widzisz, i dopiero wyciągnąłem. I zobaczcie, co się dzieje. No to jest, wiesz, o. Też małe przelotki to one. Malutkie przelotki. Mają to ale sam fakt, że jak jest zimno. Wyjeżdżaliśmy, było minus jeden. Zobaczcie, drodzy Państwo, sam fakt, jak jest zimno. Więc jakoś to ogarnę, zarzucę i wędkujemy dalej. Patrzcie, wyluzowało mi, wisi żyłka na klasyku. Podciągnę, nie będę zacinał, bo ryba praktycznie zacięta. Zaraz nie zacinałem. W międzyczasie mówiłem, że branie na to, pokazałem, że oblodzone i coś jest. O, jest, jest. Wolałbym ładną płotkę. Ale cieszy, cieszy. Mieszanka dopisuje, jedna, druga. Wiosna jest, wiosna. Niedługo się zbliża. Paka ładna, Karol. Ładna płotka. Dobrze, szybko przerzucam zestaw, przynajmniej na klasyku, bo już marznie. Marznie. Przerzucam obydwie wędki, wędkujemy dalej. U Karola rybka, pierwsza ryba sezonu. Spławik, nie duża, ale płotka? Płotka. Ale jest, branie jakie było? No to poszedł. Poszedł, w siatkę ładujesz? Nie, nawet nie wymiarowa. Nawet nie wymiarowa, no wymiar ma 15 cm, ale ręka rybą już pachnie. Już pachnie. Już sezon otwarty. Już możemy wracać do domu. Możemy wracać do domu. Drodzy Państwo, płotka na pinkę. Jak będą Ci brały te drzazgi na pinkę, to na kukurydzę rzucisz. I zobaczysz, czy będą większe, czy co i jak. I tak to, drodzy Państwo, wygląda, że coś się dzieje. I wędkujemy dalej. No i kolejna. Obów na razie te małe. Nie zakłada jeszcze kukurydzy. Jak to wiesz, tą zanętę, jak tam podejdą te większe. Jak są i kukurydzę założysz, zobaczysz. Czy będzie kukurydza przynętą selekcyjną w dniu dzisiejszym. Ale co się dzieje, co się dzieje. Ja dłużej trzymam na razie. Z tego względu, że coś ściągnę, to muszę przelotki ściągać, oblodzone są ściągać. Zimno jest, zimno koło zera, drodzy Państwo. No ale siedzimy, siedzimy. Mamy kilka godzin przynajmniej. Może do 13, tak abym na 14.30 zdążył do pracy. Więc mamy sporo czasu na wędkowanie. I wędkujemy. A więc coś siedzi, prawdopodobnie na razie największa ryba złowiona na klasyka. Może być leszczyk. Zobaczymy co. Hak dobry, bo to po trzy białe robaki. Żyłka odpowiednia grubościowo, bo chyba 0,14. No i zobaczymy co za ryba. Oczywiście. Może być pan Leszek. Będę musiał wziąć podbierak, drodzy Państwo. To wiecie jak jest z klasykami. Jest ładny lesio. Lesio, lesio. Pomalutku. Już oblodzone jest. Ach,
No taki Lesio. Zobacz, Karol, na klasyka. Płyń. I przerzucamy zestaw. Karol to samo, targa te płotki na spławik. Zabawa jest. Siedzi znów chyba Leszczyk. Czyli klasyk i zanęta, którą przygotowała Zaciago, nie wygląda. Ciemna, pulchna zanęta, wzbogacona o kolor, czyli ziemię torfową. Trzy białe, duże robaki. No widzę, poszedł. No, wyszedł, no widzę. O, znów, zacięła się ryba, no u ciebie. O mnie znów Leszczyk. Wszystko zamarza. Okej. I cieszy, cieszy. Co mamy? Znów pana Leszczyka. Okej. Znów zamarzło. Więc Lesio i tak to mniej więcej wygląda. Baja. Płyń brachu. A ja. Płyń, płyń, płyń. Jest pytkę. A ja. Znów robię przy przelotkach. Zakładam świeże robactwo. I wędkujemy dalej. Nie, karp. Karpik. Chyba te zarybieniowe. Jak zarybiali. Karpik. Ale cieszy, nie? No daj spokój. To chyba zarobieniówka. No bo skąd by wziął się? Pokaż to. Zobaczcie. Ja nie wiem, kiedy zarybiali. Ale karpik jest. To znakiem tego, że jak go nikt nie zje, złowi, to urośnie. Płyń. Płyń, płyń, płyń. No i baja, baja. A my pilnujemy dalej, wędkując. I tak to mniej więcej wygląda. Więc machaj, będą ryby, będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. I u mnie siedzi coś. Płotka na pewno nie. I na drugiej, czyli dublet. Weź mi jedną wędkę, Karolku. Bo mam dublet. Ściągaj tą. Chyba se nie przerzuciłem. Czyli dublet. Zobaczymy, co gdzie jest. Tu mam Leszczyka prawdopodobnie na klasyku. I odczepimy dwie rybki. Czyli dublet. I tu Lesio. Też? Albo karpik może być gdzieś, nie? Karpik bardzo, bardziej bije. Tak, bije. Ten to idzie już. No to zobaczymy, co ma pyza jako dublet. Tu idzie w bok. Może nie leszcz u mnie na klasyku. Bo nie pokazuje się, zobacz. Co mamy? Lin! Karpik mały. Karpik? I u mnie to samo. Też karpik. Zarabiniowe karpie. Chwilę. No zobaczcie, jak weszło stado karpików. A nawet nie spodziewaliśmy się, że karpie tam będą brały.
czyli jak rosną, zobaczcie, pinka, dublet karpiszonków, płyń, już, 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 daj, dziękuję ci za ściągnięcie, odchacz, Karolku, czyli dublet tu na duo, tam na pinkę, Karol to samo na Ringersa, też na spławik, niech złowi karpika i będzie, będą karpie brały na wszystko co możliwe, czyli machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno rozwidzą je, nie na pewno. Wrzuciłem zestawy na klasyku, już szarpnięcie. Na zimno, zimno, drodzy Państwo, kozera. Ale słonko pomału wstaje, jak widzicie za mną, i zaś się trochę ociepli. I wędkujemy. Odpoczywamy, pilnujemy naszych zestawów. Woda PZW, nie inaczej. Siedzi. Siedzi. Widzieliście. Długo nabranie, nie trzeba czekać na klasyku. I prawdopodobnie znów leszczyk nieduży. No albo te karpie co weszły. Zobaczymy co to jest. Jak wyjdzie na zewnątrz to leszczyk. Jak dołuje to karpik. Ale na tą chwilę to dołuje. To prawdopodobnie jest nieduży karpik. No leszcz by już wyszedł. Leszczyk by już wyszedł. Czyli karpik. Baja. Karol, co dorzuciłeś? Kukurydzy? I znęcisz po spławik może te karpie, nie? I zabawa jakaś będzie. Mogę łowić do tampinka, ale podejrzewam, że przez tą granicę będzie mi się ciężko przebić. Dlatego mówię, zobaczymy, czy zamiast z kukurydzą na radę. No, no. To na razie. Na razie tak, wiesz, już na początku szczyknę. No. No to odzew był dobry. No i teraz po. Też nie wiadomo ile rzucać, żeby po prostu ich przeniecze najczęściej. No tak, a posiedzimy do 13 na bank, to mamy jeszcze. Czy to da radę? Tak. Okej, ja przerzucam klasyka i wędkujemy dalej. Jest w pytkę. U Karola to samo, branko, ryba, no. Bo wyluzowało żyłka, już całkowicie. Tak? No. Sygnalizatory miałeś sobie kupić te. Co? Sygnalizator, wiesz, rząd zamiast tej bombki musisz sobie coś ogarnąć. Karp chyba, tak? Chyba tak, bo no karpik, widać. No ale widzisz, daleko stoją. Zaczyn, czy pod spławik ci podejdą. Wszystkie takie zarybieniówki, ten większy troszkę. No, ale widzisz jakie zarybili, tylko żeby wiesz, wędkarze lubiący mięso trochę nie wybrali tych niewymiarowych kroczków, nie? Bo trochę szkoda. A tak to
przerzuciłem zestaw, żeby nie wyszedł. I mamy kolejną rybkę na klasyka. Jest baja. Kilka godzin takiego wędkowania, podładuję baterię przed pracą. Karp na pewno, bo bije. Baja. Płyń. Płyń sobie. Chyba będzie płoć, bo kukurydza albo karpik. Płoć? No. No to fajnie. No oby, oby. No to już taka fajna, nie? To już płoć. Wyczekałem. Wyczekałeś, no. Pokaż w końcu, tu w końcu płoć. I tak to mniej więcej wygląda. Wędkujemy i próbujemy połowić sobie jak najwięcej. Tak, tak, selekcyjną jest przynętą. Tak, minusem jest, że trzeba czekać, jak jest mniej ryb, ale kukurydza jest przynętą selekcyjną i już takie większe płotki powinny skusić się na kuku. Słonko wychodzi, już się cieplej robi, już tak nie przemarza, ale fajnie, fajnie, fajnie. I wędkujemy. Wędkujemy już coś z kubie. No ale te karpie weszły za rybieniówki. Na początku była płotka, płotka, leszczyk, leszczyk. Przynajmniej na klasyku, a później już karpik, karpik. No i ciekawe, czy już do końca dnia będą brały tylko te zarybieniowe karpie. Czy odejdą i miejmy nadzieję, że wejdą z powrotem leszczyki, płotki. Zobaczymy. Więc zostańcie za nami i zobaczymy w dalszej części mojego filmu, jak to będzie wyglądało, to dzisiejsze wędkowanie przed drugą zmianą w pracy. Kolejna kuku. Spadła. Za szybko ją chciałeś wyciągnąć. Ale nic się nie dzieje. Słonko wychodzi. Już trochę cieplej. Inaczej się siedzi, jak jest cieplej. No i wędkujemy. Drodzy Państwo, jeszcze Wam powiem, jakiego zestawu dzisiaj używam. Czyli jak założyłem dzisiaj swój sprzęt. Czyli niesymetryczna pętla. Ostatnio była symetryczna, symetria, a teraz niesymetryczna. Jak widzicie, skrętka, która odchodzi z boku. Szybko złączka oraz 60 cm 0,14. Grubiej dzisiaj
i haczyk 14 i 3 białe robaki. Zestaw zbudowany bezpośrednio na pętli niesymetrycznej. I to cały mój zestaw. Tak to mniej więcej wygląda. O, mnie coś tam z daleka szarpnęło. Zobaczymy, czy jest. Jest. Bo to szarpnie i stoi. Z daleka widziałem, szarpnęło i stało. Hop. No, płotka teraz. No w końcu. W końcu, bo te karpiki zarybieniowe to fajna zabawa, ale różnorodność gatunku jest fajniejsza. Jazia mam. Ksiem Jazia. Jaś. Małuski. Do Karola mówię, że chciałbym złowić Jazia. I jest. Mała Jazia. Zobaczcie, drobne łuski. Chciałem Jazia. Mówię, różnorodność gatunku. I jest mały, drobny jazik. Nie wiem jak, ale może damy radę. Muszę to ogarnąć. Drodzy Państwo, bo ta mieszanka, którą dzisiaj przemoczyłem, czyli te pelety, które Wam pokażę, nazwę nowe, pokleiły się, ciapa się zrobiła, no ale podeschły, tak jak mówiłem to wcześniej. I teraz kwestia tylko, żeby je trochę rozdzielić. Od siebie, żeby porozdzielać, żeby pojedyncze były 3 mm, tak jak producent to napisał. Wskazania. Idę. Nie wiem, czy coś będzie. Wskazanie było. Ale ryby nie ma. No widzicie. Tak to mniej więcej bywa. I tak mówię, 3 mm ten pelet jest, który teraz mniej więcej. Ale duże oczka masz w tym, wiesz? Czwórka to jest, tak? Tak, zamówiłem, wiesz, bo tak jak testowałem twoje, to się wiesz. No. Zabawy mi to, nie? No, ale wiesz, dokładniej będziesz miał ten, powinieneś mieć dwójkę, te sito. A tu widzę czwórkę, bo pelet mam trójka. I przechodzi całe. O, mniej więcej o to chodzi. Mniej więcej o to chodzi, że teraz porozdzielane, przerzucamy zestaw i próbujemy jeszcze coś złowić. Teraz jest w miarę, najwyżej trochę dokleimy, ale za pomocą atomizera, tak aby nie przemoczyć znów jej. Przerzucimy. Przerzucimy metodę. OK. I przerzucamy metodę. Przerzucamy metodę, a Karol już tam karpia ciągnie. Metoda i karpik. To jednak stoją jeszcze te karpie. Leszcze odpłynęły. No ale były leszcze. Jak widzieliście to na początku. Co tym raz? Jazia? Jazia. No widać. Po łuskach. Na bank. Drobne łuski, czyli
mały Jaś. Zobaczcie, na bank. No. Czyli u mnie też. Czyli na duo, żółto, pomarańczowy cukiereczek. Ja dalszą linię obrałem niż Karol, ale też chyba za rybieniówki. Obym się mylił, może i leszcze w końcu wejdą, bo różnorodność gatunków dzisiaj jest spora. Płoć, jaś, karpik, leszczyk. Więc nie zmieniam przynęty, łowię na tą jedną, dopóki jest. Sprawdzam też, co tam na klasyku. Lesio, Lesio, cieszę się. Cieszę się. Myślałem, że cały czas tylko Lesio. Więc jestem zadowolony. Baja. Przerzucamy. Teraz na klasyku, ale prawdopodobnie będzie płotka. Nie spadło nawet. Ale dobrze, przerzucimy od razu zestaw. Dobrze, że już jest trochę cieplej. I z trzech został jeden robak. Zakładamy świeże, świeże. Tak jak mówię, zakładam robaki, trzy sztuki. Mieszanka treściwa. I jedziemy z tym koksem. Miejsce wyznaczone na klipie. I wędkujemy dalej, dalej i dalej. Teraz z opadu wzięło coś. Nie naciągnąłem żyłki, od razu odjazd. No ryba nieduża, ale prawdopodobnie będzie płotka z opadu. Nie myliłem się, płotka z opadu, Karol. Na białe, no. I tak to mniej więcej wygląda. Baja. Zawsze inny gatunek. Zawsze inny gatunek, co masz? Okąka małego. Na białe? Na białe. A my wędkujemy. No to jeszcze jakiegoś małego linka, karasia. I będzie różnorodność gatunku z tej wody. Widzicie, ile rybek w jednym dniu. Mamy już praktycznie 5 gatunków, czyli płoć, jaś, karp, leszcz, okoń. 5 gatunków mamy. Płoć z jaziem, okoń, leszcz i karp. 5 gatunków. To jeszcze prosimy o jakiegoś karasia, linka. I będzie różnorodność gatunków w ten poniedziałkowy dziadek. W końcu jeszcze na co? Na kukurydzę.
kuku. Karpik, no. Bo to na spawik też weszły. Karpik. Drodzy Państwo. Jest. Okej. A ja zmienię zaraz przynętę z gruntu i spróbujemy coś złowić na pop-upka, czyli unoszącą się ciutkę wyżej niż zanęta przynętę. Co masz? Jazia chyba. Długa jazia. Jaś, tak. Ja mam, drodzy Państwo, branie, bo wyluzowało zestaw. Zobaczymy, co. Branie do brzegu było i chyba po braniu. Tak, po braniu. Dobrze, ale to zaraz, za chwilkę. Drodzy Państwo, jest taki temat. Mamy kuleczki, czyli pop-upki, nieduże, malutkie, bardzo dobre przynęty, ale one są pływające wysoko, więc zrobiłem taki, zbudowałem teraz zestaw, czyli przypon, pop-upek oraz poniżej szucinka. I teraz na tą odległość właśnie obniży nam się. I tak to mniej więcej będzie w wodzie wyglądało. Widzicie? Podniesione u góry i tak to mniej więcej będzie wyglądało w podajniku. Więc przypon, szucinka, hak oraz pop-up. I zobaczymy, czy taki pop-upek przyniesie nam rybkę. Więc tak to mniej więcej będzie wyglądało. Okej. Jest ryba na ten patencik, co pokazałem, czyli na pop-upka. Ale zobaczymy, co. Czy nieduży karpik, czy lesio. No ale dał ten efekt. Obniżyło pop-upa niżej na długość taką, jaką chciałem, za pomocą szuciny, którą dodałem na pleciące. Karol Donęca. No trzeba to wysypać. A ja co mam? No, Lesio, na pop-upka. Lesio, czy karpik? Lesio. Lesio to różnorodność gatunku. I widzicie, przynęta, tak jak to pokazałem. Czyli machaj wędą. Ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Baja, płyń, a ja przerzucam zestaw. Zmiana, drodzy Państwo, przyponu. Założyłem 0,13 na fluokarbonie. Haczyk trochę mniejszy. I zamiast białych, teraz założymy pinkę w kurkumie, która się docierała, czyli pinka w kurkumie, 3 sztuki damy. Zobaczymy na tą pinkę. I czerwoną. Więc tak to wygląda.
nabijemy podajnik i próbujemy coś jeszcze złowić za pomocą pinki w kurkumie. Okej. Okay. Rak? Widzę, raka ma. A ryby nie ma? Rak? Ano tak. Szedł, zaczepiło żyłkę, nie? I ciągnął tak. Tak będziesz musiał go odhaczyć. Zobaczcie, drodzy Państwo. Sam się spadł. Taka sytuacja. I na bezrybiu, i rak, ryba. Okej. Okay. Pykało, pykało. I co mamy? Coś większego chyba niż płotka. Czyli na pinkę w kurkumie. Tak w tym pudełeczku, zobaczcie. No wiesz, karpik albo leszcz, nie? Ale chyba karpik, bo nie wychodzi. Albo większy leszcz. No większy niż dłoń, powiedzmy. Leszczyk. Pan Lesio. Pan Lesio. Na drugiej widzicie, rybę muszę do wody wsadzić, zanim ją wypuszczę, i teraz ściągniemy, co tu mamy, na kuleczkę po babka oraz przyponie ze szucinką. Czyli dublet praktycznie. Nieduży, ale cieszy. Daleko mam zrzucone, więc sporo ściągania. Spadła. Nawet nie wiem, co to było, ale spadło. A drodzy Państwo, haczyk jest
czternastka karpiowa, naprawdę, dosłownie czternastka karpiowa, więc na karpiową czternastkę to wiecie, mały, bardzo mały. Ok, nic się nie dzieje, wypuszczamy rybkę, o, nawet podpłynęła z koszykiem, bo nie zdążyłem jej odpiąć, więc wracaj leszczyku, o, jeszcze gałąź. Płynie. Baja. I przerzucamy obydwa zestawy. Zrobiła się fala. Godzina 10:30. Tu jeszcze mamy 2 godziny ponad wędkowania, ale widzicie w jakich teraz warunkach. Coś mi szarpało. Widzicie, jest coś. Coś niedużego. Płotka prawdopodobnie. Nie, jazik. Mały jazik. Lesio pierwszy, no. Jest coś na metodę, a coś niedużego, albo spadło, nie, coś niedużego, wieje bardzo, jak widzicie sami. Lesio! I prawdopodobnie to będzie ostatnia ryba na klasyka. Klasykowi już podziękujemy. Godzina jest 11:57. To klasykowi już podziękujemy. I pomału będziemy się zbierać, ale jeszcze przeszła chyba na drugą stronę. Co mamy na klasyku? Karpika. I tak mówię, karpikowi podziękujemy, baja,
Klasykowi podziękujemy. I pomału będę zbierał swoje zabawki. Więc tak jak mówię, tak też, drodzy Państwo, robię. Mamy pół godziny jeszcze wędkowania i będziemy jechać. O wpół do 12:30 zawijamy się, ale ja już klasyka ściągam. Praktycznie składam się już, a tutaj opada. Czyżby branie do brzegu? Zobaczymy. Zobaczymy. No, branie, zobaczcie. No, czekamy. Albo na dół, albo do góry. Na dół. Branie do brzegu. Siedzi coś. Coś niedużego. I to będzie ryba, ostatnia ryba dzisiejszego wypadu. Oczywiście jeszcze trzeba ją wyholować. I tak to mniej więcej wygląda. Karpik. Karpik. Niech płynie. Dobrze. I to był karpik, ostatnia ryba dzisiejszego wypadu. Kulce podziękujemy. Zobaczcie, pływająca jest. I tak to mniej więcej leciało. Karol, coś od ciebie? Karol, coś od ciebie? No. No generalnie tak. Ostatnie sezono wyglądało, jak wyglądało. Na pewno poranek zaskoczył mile, bo było bardzo zimno, a ta ryba współpracowała. No i co, z godziny na godzinę, tak powiem, przybrania uspokajały. Odkąd zaczęło wiać, bo pojedyncze to sobie sztuki, tak? No i to wszystko, no. Krótki, szybki wypad, myślę, że jak najbardziej na plus. Ryby jakieś były, nie na zero, także jest okej. I o to w tym wszystkim chodzi. Więc, drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza z Karolem. Jedziemy na Kielce. Cześć.